To już szósta edycja studenckiego okna reklamowego. Studenci ze wszystkich wydziałów mogli się spotkać i razem obejrzeć przegląd najciekawszych reklam z całego świata. Cała impreza jest podzielona na trzy bloki. Jest blok reklam niemożliwych do zareklamowania, reklam stricte sportowych i reklam najlepszych uważanych przez nas w roku 2011. Bloki będą puszczane z odstępami, w trakcie będziemy udzielać różnych konkursów, mamy naprawdę fajne wsparcie, mnóstwo nagród, którymi się możemy poszczycić. Między innymi dostaliśmy ogromną paczkę od Pogoni Szczecin. Mamy wsparcie z Teatru Współczesnego, z Multikina. Koło Naukowe Marketingu stara się zrzeszać młodych ludzi fascynujących się marketingiem i w sposób niekonwencjonalny, a nawet rozrywkowy prezentować, jak można wykorzystać zarządzanie w praktyce. My jako Koło Naukowe Marketingu, czyli studentów zrzeszonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, po raz kolejny organizujemy Studenckie Okno Reklamowe. Jest to wydarzenie przeznaczone dla ludzi fascynujących się reklamą, którzy lubią oglądać te reklamówki w telewizji, których marketing naprawdę interesuje, i wyszliśmy im naprzeciw właśnie z taką inicjatywą. Na spotkaniu studenci brali udział w konkursach. Do wygrania były upominki od sponsorów. Jak mówią uczestnicy wydarzenia, ta edycja została zorganizowana profesjonalnie i każdy ma nadzieję, że na dobre wpisze się w kalendarium wydarzeń studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Na tego typu evencie spodziewałem się o wiele mniejszego stopnia zorganizowania tego, bardziej w formie koleżeńskiej. Natomiast tutaj koledzy bardzo profesjonalnie podeszli do sprawy, profesjonalnie to wszystko jest przygotowane, widać no, takie wczucie w rolę zarówno prowadzących, jak i osób obsługujących cały sprzęt. Widać, że nie jest to robione po raz pierwszy. Mają już tu pewne doświadczenie w tym. Ja jestem pozytywnie zaskoczony. Jest to bardzo dobre przedsięwzięcie, ponieważ nie każdy ma na co dzień do czynienia z takiego typu reklamami, gdzież ujawniają one troszeczkę lepsze poczucie humoru, pozwalają sobie na więcej i nie są skryte za taką cenzurą, jaka tutaj przyzwyczaja nas w Polsce. A tego typu eventy, no, ściągają tutaj trochę młodzieży, która jest chętna też poznania takiej kultury. Studenci chętnie uczestniczą w tego typu wydarzeniach. Organizatorzy już zapraszają na kolejną edycję i zapowiadają jeszcze więcej atrakcji. Partnerem akcji była Telewizja Pomerania.